Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym Słowie na Dobry Dzień. Dzisiaj chciałbym zaprosić Was do Ewangelii Jana, do 6 rozdziału i przeczytajmy wspólnie od 31 wersetu do 35. Nasi ojcowie jedli mannę na pustyni, bo czytamy, dał im do jedzenia chleb z nieba. Wtedy Jezus im powiedział, ręczę i zapewniam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale mój Ojciec daje wam prawdziwy chleb z nieba. Bo chlebem Bożym jest ten, który zstępuje z nieba i daje światu życie. Wówczas zwrócili się do Niego, Panie, dawaj nam odtąd zawsze ten chleb. Jezus im powiedział, ja jestem chlebem życia. Ten, kto przychodzi do mnie, nigdy już nie zazna głodu, a ten, kto wierzy we mnie, nigdy już nie zazna pragnienia. Czytałem kiedyś taką książkę pod tytułem Ratunek autorstwa Jima Cimbalego. Książka Ratunek opisuje prawdziwe historie mężczyzn i kobiet, których życie powinno się skończyć źle. Tak się jednak nie dzieje. To, co się stało z każdym z nich, jest dla nich wielkim zaskoczeniem i daje im nadzieję. Dzisiaj spotykamy też ludzi żyjących na krawędzi, którzy potrzebują ratunku. Dzisiaj widzimy, że wielu ludzi w tym świecie stoi na krawędzi lęku, strachu, zniewolenia od tego świata narkotyków, alkoholu, pieniędzy czy innych uzależnień, bez nadziei na jutro, na lepsze jutro. Dzisiaj każdy z nas może zauważyć, że ludzie żyją tylko emocjami, tylko uczuciami, tylko tym, żeby ich ja było na pierwszym miejscu i ich potrzeby były zaspokojone. Kiedy Pan Jezus powiedział swoim naśladowcom w Ewangelii Jana w 6 rozdziale, w 35 wersecie, że ja jestem chlebem życia, ten kto przychodzi do mnie nigdy już nie zazna głodu, a ten kto wierzy we mnie nigdy już nie zazna pragnienia. Kiedy Jezus to powiedział, że jest chlebem życia, dał im rozwiązanie, nie tylko na głód fizyczny, ale także na ten głód emocjonalny, umysłowy, a zwłaszcza duchowy, na zaspokojenie prawdziwej potrzeby człowieka. I to porównanie Pana Jezusa do chleba jest bardzo trafne, bo zobaczcie, że chleb zaspokaja i wzmacnia fizycznie nasze ciała, tak jak Pan Jezus zaspokaja i wzmacnia duchowo nasze życie. On daje życie wieczne. Jest wszystkim, czego my ludzie potrzebujemy do swojego życia, tego duchowego, ale też i tego fizycznego. Narodził się w Betlejem, domu chleba, aby nauczać nas, że musimy wybrać Go jako Zbawiciela dla siebie. Kiedy próbujemy żyć z dala od Boga, nasze potrzeby mogą szybko przejąć kontrolę nad naszym życiem. Nasze nawyki, nasze pragnienia, nasze uzależnienia szybko przejmują kontrolę nad naszym życiem. Dlatego tego, czego potrzebujemy naprawdę do życia, to potrzebujemy społeczności z Bogiem. Potrzebujemy Jezusa Chrystusa, który jest dla nas chlebem życia, a zarazem jest tym, który daje nam życie wieczne i zaspokaja nasze wszystkie potrzeby i pragnienia. Radości w Panu. Do usłyszenia jutro, jeżeli Pan Bóg pozwoli.